Za chwilę przekażę głos pani Ewie Budnik, która jest terapeutką, jednocześnie asystentką koordynatora projektu Be Together, twórczynią projektu, jego opiekunką merytoryczną jest pani Paulina Anna Galanciak. Pani Paulina jest świeżo upieczoną mamą, powiedziała, że postara się dołączyć, natomiast nie wiem... Dała mi znać, dzień dobry. Dzień dobry. Że no niestety nie da rady, że obowiązki domowe. No to jest zrozumiałe, tak. Dlatego o szczegółach opowie pani Ewa Budnik, która od wielu lat jest związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Jest wieloletnim pracownikiem Stowarzyszenia Ostoja, także fizjoterapeutką, terapeutką zajęciową, fotografką prowadzącą zajęcia z obszaru fotografii, arteterapii, ceramiki, kultury i aktywnej rehabilitacji. Pani Ewa jest także inicjatorką i koordynatorką wyjazdów na obozy żeglarskie dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo proszę. Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło i cieszę się, że mogę tutaj opowiedzieć o projekcie. Zastanawiałam się, od czego zacząć i myślę sobie, że w sumie dobrze się stało, że przede mną opowiadała Marta o projekcie, znaczy o swojej pracy i o pracy terapeuty, dlatego że dla mnie ten projekt jest troszeczkę takim pójściem, może nie tyle co krok do przodu, a krok w bok od pracy terapeutycznej, ponieważ ja w swojej pracy zauważyłam, że bardzo często są takie sytuacje, kiedy uczestnicy lgną do terapeutów, do wolontariuszy, do osób, które tych niepełnosprawności nie mają i szukają tego kontaktu i relacji. I myślę, że to z takich oczywistych trochę, a może niekoniecznie, może też warto o tym powiedzieć, że ważne jest to, żebyśmy w pracy tej terapeutycznej trzymali gdzieś te granice, bo to dzięki temu po prostu możemy być w tym procesie terapeutycznym. I nie możemy sobie pozwolić na pewną formę relacji z naszymi podopiecznymi właśnie w takich miejscach jak warsztat terapii zajęciowej. I kiedy 6 lat temu właśnie Paulina Galanciak przyszła opowiedzieć o swoim pomyśle na projekt, to jakby bardzo mi się spodobała idea tego zrównywania poziomów. Co to znaczy? To znaczy, że projekt Be Together polega na tym, że grupę osób, z którymi pracujemy, stanowi w połowie są to osoby z niepełnosprawnościami, a w połowie są to tak zwane osoby pełnosprawne, czyli te osoby bez niepełnosprawności. I teraz my nie tworzymy takiej sytuacji, w której osoby pełnosprawne mają być wolontariuszami dla osób niepełnosprawnych, tylko te dwie grupy zapraszamy do pracy, do wspólnego działania na tej samej płaszczyźnie. I tą płaszczyzną dla nas, tą kanwą, na której pracujemy, jest sztuka. I ponieważ to zarówno dla Pauliny, jak i dla mnie jest jakiś ważny obszar naszego życia, to na tym opieramy naszą działalność. I też do pracy z naszą grupą zapraszamy ludzi, którzy są niezwiązani ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, tylko właśnie zapraszamy twórców, zapraszamy muzyków, zapraszamy aktorów, właśnie fotografów, żeby to oni pracowali z naszą grupą. I ja początkowo zostałam zaproszona też do tego projektu właśnie w formie takiego opiekuna terapeuty, czyli byłam trochę taką osobą wewnątrz grupy, które nie do końca było wiadomo właśnie, że ja jestem terapeutą, ale to było też po to, żeby zachować bezpieczeństwo i że na przykład w razie jakichś trudnych sytuacji, żebym ja też mogła zainterweniować. I to był jakiś taki sam początek i okazało się, że to się bardzo dobrze sprawdza i nam zależało na tym, żeby stworzyć taką właśnie, żeby te dwa środowiska, które często nie mają ze sobą styczności, że jakby taki osoba z ulicy, z zewnątrz często nie ma możliwości spotkania się ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, co powoduje też, że często ludzie mają różne lęki, obawiają się osób z niepełnosprawnościami, nie wiedzą jak reagować, nie wiedzą jak pomagać, nie wiedzą jak rozmawiać i nie wiedzą czy mogą się patrzeć, czy nie mogą się patrzeć.
No i jakby cała masa takich różnych rzeczy. W związku z czym tutaj tworzymy taką bezpieczną przestrzeń, w której te dwie grupy mogą się poznać. Dlatego pierwszym etapem zawsze naszego projektu jest integracja. Mamy od tego, od wielu lat też właśnie tworzy z nami ten projekt i współpracuje Agata Obłąkowska, która zawsze nam integruje grupę. I to jest też taki czas, kiedy my się w tej grupie musimy rozeznać. Patrzymy, kto do nas przychodzi, bo często też jest tak, że tych osób nie znamy. I o ile mi na przykład jest łatwiej, bo często znam osoby z naszego lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych z Wrocławia, no tak też to cały czas to środowisko się poszerza i przychodzą do nas coraz to nowe osoby, w związku z czym zawsze nie wszystkich zawsze znam. I to jest ten moment, kiedy my patrzymy na tą grupę, patrzymy, w którą stronę oni mają predyspozycje, co chcą robić, ponieważ zawsze proponujemy jakieś dwie aktywności i na przykład w tym roku zaczęliśmy nową edycję projektu i bazujemy na fotografii i na teatrze. Więc na tych pierwszych zajęciach takich sprawdzamy, co grupie jest bliższe i na bazie też tego będziemy później proponować dalsze działania. Gdzieś i później jest taki moment, że bo my pracujemy do czerwca, później są wakacje i my na ten czas wakacji postanowiliśmy robić tą przerwę, ponieważ często też, no raz, że urlopy, dwa, że często też osoby z niepełnosprawnościami biorą udział w różnych rodzajach turnusów, wyjazdów, więc to zawsze zostawiamy na to czas. Wracamy do naszych spotkań we wrześniu i we wrześniu zaczynamy już taką intensywną pracę nad finałem. Bardzo nam zależy, żeby ten finał projektu, żeby to zawsze było, żeby to było też jakościowe, żeby troszeczkę odejść od takiego stereotypu, że osoby z niepełnosprawnościami, że to, co tworzą, jest mniej wartościowe, czy mniej jakościowe od tych rzeczy, które tworzą artyści bez niepełnosprawności. Zależy nam na tym wyrównywaniu szans, więc dokładamy wszelkich starań, żeby to po prostu było jak najbardziej, no właśnie takie jakościowe, ale też zależy nam na tym zawsze, żeby zatrzeć tą granicę. I przychodzi taki moment, kiedy myślę, że dla kogoś z zewnątrz, kiedy, bo też dopóki nie mieliśmy do czynienia z pandemią, to wszystkie nasze finały odbywały się z udziałem gości na żywo. I takim chyba najfajniejszym momentem było to, kiedy dostawaliśmy też takie komunikaty od naszych gości, że ta granica się zaciera. Że tak naprawdę poza takimi oczywistymi, widocznymi niepełnosprawnościami, to często jest tak, że nie widać, kto na tej scenie, czy który wytwór jest popełniony przez osobę pełnosprawną, a który przez osobę niepełnosprawną. I to jest dla nas bardzo cenne, bo uważamy, że tu nie ma granic. I gdzieś w trakcie rozbudowy projektu doszłyśmy też do wniosku, że przydałoby się w czasie wakacji takie spotkanie, wyjazd integracyjny, żeby właśnie też grupa mogła się poznać bardziej i poprzebywać ze sobą przynajmniej przez ten weekend, bo to też jest inaczej spotykać się raz w tygodniu, inaczej jest spędzić ze sobą jakiś weekend, więc od drugiej edycji zaczęłyśmy organizować wyjazdy integracyjne, zazwyczaj to jest w sierpniu, pod koniec miesiąca. I na te wyjazdy też zapraszamy te osoby, które przeszły już nasz projekt. I okazało się też, że te osoby, które były w projekcie kiedyś, jakby im zależy na tym, żeby podtrzymywać tą relację, że stworzył się troszeczkę taki nasz mały też świat i ludzie mówią o tym, że tęsknią i że mają potrzebę kontynuowania tych znajomości, które zawarli podczas projektu. Dlatego w zeszłym roku nam się nie udało tego do końca tak zrobić, no bo też wiadomo, pandemia. Natomiast wcześniej był taki wyjazd, na którym były chyba cztery grupy z czterech lat.
I w czasie właśnie później, idąc krok dalej znowu za tymi potrzebami osób, które biorą udział w projekcie, rozbudowałyśmy to jeszcze o taką grupę dla osób, które przeszły tą podstawową integrację i z nimi stworzyliśmy dwie wystawy, to było rok temu i 2 lata temu. Wystawy, które właśnie opierały się głównie na fotografii, ale tam już pracowaliśmy z grupą zintegrowaną i to w ogóle jest bardzo piękny moment, kiedy przychodzi do nas grupa i kiedy my już nie rozmawiamy o niepełnosprawności czy pełnosprawności, tylko po prostu to są osoby, które się znają, które są ze sobą w jakimś kontakcie, już w jakiejś relacji i one po prostu już mogły rozmawiać tylko o tym, co będziemy robić. I już wejść w ten proces twórczy bez barier, bez żadnych takich ograniczeń. No i to jest bardzo piękny moment w projekcie. Kolejnym też etapem było rozszerzenie tego na inne miasta i w tej chwili projekt Be Together odbywa się we Wrocławiu, w Wałbrzychu i w Katowicach. I o ile we Wrocławiu i w Wałbrzychu głównie są to osoby, chociaż no nie, w tym roku już tak nie mogę powiedzieć, ale powiedzmy, że było troszkę tak, że w tym roku mamy bardziej mieszaną grupę we Wrocławiu, jeśli chodzi o rodzaje niepełnosprawności, ale głównie to do tej pory były osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tak, w Katowicach mamy grupę głównie osób niesłyszących. I tam jest grupa, która zaczęła właśnie swoją pracę 3 lata temu i oni cały czas trzymają ze sobą kontakt, cały czas do nas wracają, cały czas chcą brać udział. I w tym roku też postanowiłyśmy trochę dostosować się do panujących warunków i trochę zmieniłyśmy formułę i też edycja katowicka i edycja wałbrzyska odbędą się podczas takich tygodniowych plenerów, takich wyjazdów, kiedy przez tydzień po prostu będziemy razem wspólnie pracować nad tym efektem finałowym, ponieważ no, też bierzemy pod uwagę to, że być może będzie musiał on się też odbyć online, co miało miejsce w ubiegłym roku. I co też mogą sobie Państwo zobaczyć na naszym kanale na YouTubie i na Facebooku, bo tam prowadzimy, tam w zasadzie jest cała dokumentacja taka fotograficzna, jak to wygląda i są też właśnie filmy finałowe. I w tym roku też właśnie po raz pierwszy pod banderą Be Together pojedziemy na rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich. I to jest też rejs, gdzie jak najbardziej biorą osoby udział z niepełnosprawnościami i mimo tego, że nie posiadamy jachtów dostosowanych, to też mam doświadczenie z żeglowaniem z osobami, które posiadają te specyficzne potrzeby w zakresie ruchu, czy poruszają się właśnie na wózkach inwalidzkich, czy potrzebują innego jakiegoś wsparcia takiego, to też mamy w tym doświadczenie i takie osoby też będą brały udział w naszym rejsie. I to jest w zasadzie taki bardzo opis tego, jak działamy, jak wygląda struktura projektu. Natomiast też jest to projekt, który powstał z takiej bardzo mocnej potrzeby naszej, takiego, ponieważ to jest też tak, że jak rozmawiałyśmy z Pauliną o tym projekcie, to okazało się, że to są, że bardzo wiele osób, tych tak zwanych pełnosprawnych, ma dokładnie takie same potrzeby i dokładnie takie same problemy jak osoby z niepełnosprawnościami, czyli jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, czyli jeśli chodzi o poczucie inności wobec społeczeństwa. I okazuje się, że jest to jakaś taka wartość uniwersalna. Więc ten projekt jest nam po prostu bardzo bliski też z takich powodów osobistych,
które zawsze są bardziej widoczne, kiedy razem z Pauliną mówimy o tym we dwie i na żywo, to wtedy też można to po prostu zobaczyć, o co chodzi, ale to może po prostu sobie zostawię. I to był też taki... To był też taki po prostu moment, kiedy Paulina zawsze o tym opowiada, że kiedy ona zrozumiała, że ta inność jest okej, że ona jest spoko i że możemy tworzyć po prostu tą społeczność i możemy pomagać innym w zrozumieniu tego. I to faktycznie jest coś, co się dzieje, kiedy ludzie przychodzą do projektu i to widać, ten ich strach, niepewność, że jeżeli jest właśnie osoba z niepełnosprawnością intelektualną, czyli kiedy osoby pełnosprawne nie wiedzą, jak rozmawiać, ale to też daje tą możliwość, że osoby niepełnosprawne mają gdzie poznać po prostu przyjaciół, ludzi, bo myślę, że z większością to jest, kiedyś robiłam takie badanie przeprowadziłam, zadawałam osobom z mojego najbliższego otoczenia pytanie właśnie o niepełnosprawność, co wiedzą, z czym im się kojarzy, jaką mają wiedzę, no i każdy tam coś wiedział. I też się pytałam, zadawałam takie pytanie troszeczkę, no trochę to było powiedzmy podchwytliwe, bo ja zadawałam pytanie, czy to są tak samo pełnoprawne osoby, jak cała reszta społeczeństwa, więc oczywiście każdy odpowiadał, że jak najbardziej. Gdzie zadawałam wtedy pytanie, że z iloma osobami z niepełnosprawnością się przyjaźnisz? Ile osób masz w swoim środowisku? Ja tutaj też trochę pytałam o te osoby z niepełnosprawnością intelektualną, też trochę ze względu na to, gdzie ja pracuję i co mi jest bliskie, ale to jak najbardziej też można rozszerzyć. I wtedy nagle się okazywało, że te parę lat temu wcale jeszcze niekoniecznie. I że ludzie mają świadomość, wiedzą o istnieniu osób niepełnosprawnych, wiedzą o potrzebie integracji, ale też ta integracja często realnie, ona po prostu się nie dzieje. Więc takie miejsce, gdzie te dwa środowiska mogą się spotkać, mogą ze sobą poprzebywać, mogą się poznać i mogą nawiązać takie relacje. Mamy nawet taką też bardzo, bardzo ładną historię relacji miłosnej, która już trwa od kilku lat, więc też cieszy nas to. No właśnie, czyli to jest to miejsce, gdzie po prostu osoby z niepełnosprawnościami mogą po prostu poznać swoich przyjaciół i mogą wtedy nie inwestować całej tej sfery emocjonalnej, mogą nie pakować w terapeutów, w te osoby, które mają być wsparciem, tylko właśnie w to środowisko trochę... Trochę bym to nazwała może rówieśnicze, chociaż wiadomo, że też wiek jest bardzo różny osób, które biorą udział w projekcie, ale chodzi mi o to, że to spotkanie odbywa się nie na tej strukturze pomocowej, tylko po prostu poznania się. Ja nie wiem, czy to jest jasne, ale jeżeli się zrozum jakieś pytania, to ja jak najbardziej zapraszam. No i tak, i to w zasadzie są takie najważniejsze rzeczy, które chciałam powiedzieć. Ja nie wiem, czy tutaj, może to Justyna, do Ciebie pytanie, chciałam się zapytać, czy jest możliwość pokazania kilku zdjęć, czy ja mogę zaprezentować ekran? Tak, jeśli Ty zaczniesz udostępniać, to automatycznie ten ekran się zmieni, bo to już przy prezentacji pisania mieliśmy okazję, także możesz... Okej, dobra, to ja w takim razie jeszcze pokażę... Czy to jest widoczne teraz? Czy mój ekran jest widoczny? Jest widoczny, tak? Dobrze, to już pokazuję kilka zdjęć. To jest z edycji sprzed 2 lat. I to jest właśnie ten moment taki wstępny, tej pierwszego zapoznania się grupy, integracji, kiedy każdy ma okazję powiedzieć. Zawsze też na początku spisujemy sobie taki kontrakt, czyli rozmawiamy też o tym,
co wolno w grupie, jakie są zasady, czyli takie ogólne rzeczy o tym, że się słuchamy, że się szanujemy, ale to wynika jakby z całej grupy i zawsze wszyscy to podpisują i to też jest, to też później nam daje taką bazę do tworzenia tej grupy i do tworzenia też zaufania, bo to jest też niezwykle dla nas ważne, że każdy może przyjść do nas z tym, co po prostu ma i też jakby rozumiemy to, że na przykład czasami ktoś ma gorszy dzień. I też mieliśmy taką sytuację, że jedna uczestniczka przyszła i powiedziała, że ona dzisiaj gorzej się czuje, ciężej jej wejść w grupę, ale chciała przyjść i chciałaby z nami być, ale czy może sobie posiedzieć z boku? I jakby to też było super, że ona przyszła z tym do nas i jak najbardziej nikt nie miał problemu, czasem ktoś do niej podszedł, indywidualnie porozmawiał z nią i to naprawdę stworzyło taką więź między ludźmi, taką no normalną po prostu, taką jak każdy z nas myślę, że chce mieć w swoim życiu. Tutaj właśnie tak, podpisujemy kontrakt, tutaj tworzyliśmy też sieć powiązań między nami i później przenosiliśmy to. Na ten tak, no tutaj już właśnie takie momenty, kiedy nam się po prostu te granice zacierają. Ja oczywiście też tak jak mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie są metody do pracy w placówkach terapeutycznych, bo placówki terapeutyczne spełniają trochę inną funkcję, natomiast to jest właśnie takie coś, co myślę, że jest jakimś uzupełnieniem, a jednocześnie też wsparciem tej pracy, którą wykonują terapeuci. To są też właśnie wspólna praca nad wspólnymi działaniami artystycznymi. Tu już jest właśnie pokaz finałowy we Wrocławiu. Tak, i właśnie tak te momenty na scenie, kiedy pewne rzeczy po prostu się już zupełnie zacierają. To jest też tak, że kiedy tutaj akurat jest uczestniczka właśnie z niepełnosprawnością, też sprzężoną, która też miała pewne trudności wejściem w relację i też, ale też jej to po prostu się super udało i też nawiązała kontakt i też grupa z nią nawiązała kontakt, więc to też jest tak, że przez to, że my to robimy powoli i jest na to wszystko czas i jest na to taka też przestrzeń, że nie robimy nic na siłę, to mam wrażenie, że po prostu wszystkim jest po prostu łatwiej. I to jakoś tak mi się skojarzyło z tym zdjęciem, przy którym zaczęłam o tym mówić, bo tutaj na przykład jeszcze widać tą niepewność w podejściu do siebie dziewczyn, a później gdzieś ta granica po prostu zniknęła i zatarła się. Tutaj też właśnie takie mieliśmy zajęcia, pracę tuż taką indywidualną troszeczkę z dykcją. Tutaj właśnie jest aktor, który pracował z naszą uczestniczką. Tak, no i tutaj właśnie podczas wyjazdu integracyjnego się wielokrotnie przekonałam, że po prostu nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma takich, jeżeli się pokona tą barierę w głowie, to nie ma czegoś takiego, że ktoś czegoś nie może zrobić, bo można wszystko, tylko po prostu też ludzie po prostu muszą mieć do tego przestrzeń. Tak, i to jest te kilka zdjęć. I to w zasadzie tyle. Jeśli ktoś ma pytania do Ewy, to jest dobry moment. Ja mam pytanie. Na jakiej podstawie są dobierani uczestnicy do projektu? O, to jest super ważne, bo faktycznie o tym nie powiedziałam. Tak, my prowadzimy otwartą rekrutację. I zazwyczaj ta rekrutacja trwa około 3 tygodni.
używamy do komunikowania, zazwyczaj to jest przez Facebook, przez Instagram, ale też przez portale właśnie, które są dla osób z niepełnosprawnościami. I my jest formularz zgłoszeniowy i później na podstawie tego formularza wybieramy tą liczbę osób, którą sobie założyliśmy. Do tej pory to było tak, że braliśmy 10 osób, 10 na 10. W tym roku trochę ze względów na te pandemiczne wymogi zmniejszyliśmy tą grupę, ale mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do tej większej. Są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie jeszcze, czy dany kandydat musi umotywować to, dlaczego chce uczestniczyć w takim projekcie, czy po prostu to jest zgłoszenie i kto pierwszy, ten się dostaje? Nie, my tam w tym formularzu zgłoszeniowym jest tam kilka takich pytań, które my zadajemy. Tam jest między innymi o motywację do projektu, ale to też jest takie bardzo, bardzo subiektywne, że czasami na przykład to są bardzo... Ktoś na przykład napisze, że po prostu chce poznać, czy ma taką potrzebę. Czasami ludzie więcej piszą dlaczego, ale to... Nie ma na to jakiejś takiej reguły, bo my też staramy się po prostu patrzeć na podstawie tych kilku po prostu odpowiedzi, dobierać, nie dobieramy ludzi według kolejności zgłoszeń, bo to też jakoś tak czujemy, że to by nie było do końca okej. Jest to jakiś taki subiektywny dobór, ale później też zawsze jest tak, że zakładamy trochę większą grupę. I często też jest tak, że my po prostu staramy się być już od początku, od tej fazy rekrutacji w kontakcie z tymi osobami i często też po prostu ta grupa się jakoś tam samodzielnie wykrusza. Więc to też jest później na podstawie tych wymiany mailowej czy telefonicznej. Więc zawsze rozmawiamy z tymi osobami, które aplikują do projektu. Ale częściej też jest tak, że więcej osób zgłasza się pełnosprawnych niż osób z niepełnosprawnościami, więc zazwyczaj jest tak, że po prostu osoby z niepełnosprawnościami przyjmujemy wszystkie, a ta rekrutacja w dużej mierze dotyczy osób pełnosprawnych.